Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc luty 2019 z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca. Pierwsza część filmu będzie dla osób, które są w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla samotnych lwów. Zobaczymy, czy tam karty chcą Wam jakiegoś adoratora lub jakąś adoratorkę przedstawić. Karty jak zwykle mam już potasowane, teraz tylko przełożymy i już patrzymy, co tam w lutym u naszych lwów. Kochani, co myślicie na temat swojego partnera? Co myślicie na temat swojego partnera? Sześć kielichów. Co Wasz partner myśli o Was? Siedem mieczy. Co czujecie do swojego partnera? Osiem kielichów. Co Wasz partner czuje do Was? Dwa kielichy. Kocha Was, a coś przed Wami tutaj zataja. Jakieś jest nieszczere, dziwne. Kochani, jakie są Wasze zamiary w stosunku do Waszego partnera? Kapłanka. Czyli ukryty kochanek bądź kochanka. Nie chcecie się chwalić i pokazywać go całemu światu. No dobrze. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Głupiec. Jak traktujecie swojego partnera? Rydwan. Jak Wasz partner traktuje Was? Śmierć. Czy coś lub ktoś jest między Wami? Co Was łączy bądź dzieli? Umiarkowanie. Najbliższa przyszłość. As kielichów, bardzo ładnie. Dalsza przyszłość. Sześć buław, pięknie. I kochani, koniec miesiąca, początek marca. Pięć mieczy. Dobrze. I w tle czytania mamy kartę trzech denarów, moi drodzy. Uważajcie, bo może być trzecia osoba w związku. I myślę, że to od strony Waszego partnera, ponieważ on jeszcze lubi sobie tutaj hasać, lubi sobie, że tak powiem, pozwalać na więcej. Ale tak, zanim przejdziemy do czytania, kochani, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie dla każdego, nie dla wszystkich. Nie z każdym zarezonuje. Jeżeli by nie rezonowało, jeżeli by nie rezonował Wasz znak słoneczny, pod tym filmem jest link, aby obliczyć swój znak ascendentalny. Być może z tego drugiego znaku ascendentalnego będziecie mieli więcej informacji dla siebie i bardziej to przypasuje Waszej sytuacji życiowej. To jest raz. Dwa. Jeżeli nie rezonuje z Wami to czytanie, trudno. Pamiętajcie, jeżeli w Waszym związku jest wszystko ok, jeżeli się kochacie, nie ma żadnych zawirowań, podejrzeń, są stabilne sytuacje, nie potrzebujecie czytania z kart Tarota. Tarot przyciąga tylko takie osoby, które mają jakieś problemy, które mają jakieś trudne decyzje do podjęcia, jakieś wahania, jakieś nieprzewidziane sytuacje. Wtedy tutaj takie osoby są ściągane, być może jakieś wskazówki dla siebie tutaj usłyszą. No dobrze, to by było chyba na tyle. Kartę anielską wyciągnę po całym czytaniu, tak? Dobrze. Kochani, pamiętajcie jeszcze, że energie mogą się zamienić miejscami, bo jest to czytanie ogólne.
Czyli normalnie jest tutaj wasza energia, tu energia waszego partnera, ale może być tak, że bardziej ta strona będzie z wami rezonować, a ta bardziej z waszym partnerem, więc już musicie sami tutaj dobrać. Dobra, zaczynamy. Moi drodzy, co myślicie na temat swojego partnera? I w główce mamy 6 kielichów. No, wy jak najbardziej jesteście tutaj ze swoim partnerem, traktujecie go bardzo, bardzo dobrze, uważacie go za swojego największego przyjaciela. Podejrzewam, że ta relacja tutaj mogła się zapoczątkować właśnie najpierw przyjaźnią i później coś dalej mogło się z tego rozwinąć, tak? Na pewno chcecie się z nim przyjaźnić i jest dla was jak przyjaciel. Co dalej? Zobaczymy. W waszym serduszku jednak jest 8 kielichów. 8 kielichów mówi, że oddalacie się emocjonalnie od waszego partnera, bądź on od was oddala się emocjonalnie. Jakaś sytuacja miała tutaj wpływ z przeszłości, że coś się takiego wydarzyło, że wy po prostu no, jesteście bardzo rozczarowani, że w życiu byście się nie spodziewali tego po swoim partnerze. Jest wam bardzo przykro, jakieś wasze tutaj uczucia, emocje zostały zranione i dlatego teraz jesteście ostrożni i już troszeczkę bardziej się tak wycofujecie z tego, tak? Z tej relacji. To wasze serce już nie jest takie otwarte na waszego partnera. Wasze zamiary w stosunku do partnera. Uważam, moi kochani, bo kapłanka jest to ogólnie karta tajemnic. Nie jesteście chyba szczerzy w stosunku do swojego partnera. Nie wszystko mu mówicie i za bardzo się jemu poświęcacie. Za bardzo poświęcacie się temu związkowi. Za dużo oddajecie siebie temu związkowi, tak mi się tutaj wydaje, moi kochani. I zbyt delikatny jesteście w stosunku do partnera. Za bardzo delikatnie go traktujecie, pobłażacie mu i nie mówicie mu o wszystkim, tak? Nie wiem, czy nie chcecie go denerwować, nie chcecie go jakoś tam, nie wiem, zniechęcać do siebie, ale jesteście tu owiane nutką tajemniczości. Być może nie chcecie się chwalić swoim partnerem, to dla innych lwów może być taka sytuacja, że może chcecie, żeby ta relacja została w ukryciu, żeby nikt o was na razie jeszcze nie wiedział, bo tak naprawdę wy nie wiecie, co to dalej będzie z tą relacją, tak? Na jakiej ona tutaj płaszczyźnie jest już tak ugruntowana. I teraz wasz partner. Wasz partner na dzień dobry ma w głowie 7 mieczy. I mi się ta karta bardzo nie podoba, ponieważ jest to karta sprytu. Karta takiego ostrożności, takiego cichego stąpania po gruncie, żeby mnie nikt nie zauważył, żeby nikt mnie nie złapał na gorącym uczynku, żeby nikt nie poznał tak naprawdę, o czym ja myślę, co ja planuję, co ja knuję. Siódemka mieczy jest to karta oszustwa, jest to karta kłamstwa, więc może tutaj wskazywać na to, że wasz partner nie jest dostatecznie szczery w stosunku do was, ale jest sprytny i może was wykorzystywać dla swoich celów, tak? Może po prostu tak obracać całą sytuacją, żeby właśnie was wykorzystywać, żeby was tylko po prostu wykorzystać, waszą słabość, waszą naiwność, bo karta kapłanki no, mówi o tym, tak? Że jesteście tacy delikatni, jesteście takimi osobami skrytymi, bardzo tajemniczymi, ewidentnie mądrymi i bardzo takimi wykształconymi, oczytanymi, ale bardzo tajemniczymi i troszeczkę może ciężko do was dotrzeć, ale ktoś sprytnie tutaj wami manipuluje, ktoś sprytnie tutaj wami kieruje. Dobrze, kochani, zmienię sobie tylko świeczuszkę i już wracam. No już światełko się pali. Kontynuujemy. Kochani, w sercu partner ma 2 kielichy. 2 kielichy jest to karta mówiąca o tym, że nie może się doczekać waszego spotkania. Tęskni za wami, tak? I nie może doczekać się spotkania. Jest to też w pewnym sensie no, karta mówiąca, że jednak jest to jakieś uczucie, że traktuje was jako partnera, że chce z wami być. Że na pewno nie jesteście obojętni, ale. Coś tutaj, on jest nieszczery, bo w tej głowie jest ta siódemka mieczy, czyli coś jest tutaj takie właśnie nieszczere z jego strony.
I zamiary mamy kartę głupca, który mówi, że nie traktuje Was poważnie. Nie traktuje Was poważnie, bawi się Wami, jest taki nieodpowiedzialny, chaotyczny, taki jeszcze Piotruś Pan, taki zdzieciniały, sam nie wie czego chce, jeszcze nie dojrzał, nie dorósł do tego związku, tak? Lub nie dorosła, bo to może mówimy o jakiejś pani. Więc wszystko to jest takie niepoważne, takie dziecinne, raczej taka zabawa niż takie konkrety, prawda? I teraz tak, jak Wy traktujecie swojego partnera? Mamy tutaj kartę Rydwanu. Rydwan mówi nam o przemieszczaniu się, o podróżowaniu, dużo wyjazdów, podróży, ogólnie o ruchu, tak? Więc nie wiem, może tutaj uważacie, że musicie dojeżdżać do swojego partnera, odwiedzacie go, jesteście w związku, że tak powiem, na odległość. Ta karta też może mówić dla innych lwów z kolei, że radzicie sobie z każdą sytuacją. I obojętnie, czy to jest pozytywna sytuacja, czy to jest negatywna sytuacja, wybierzecie w ręce te sprawy i sami chcecie wszystko do końca pozałatwiać, sami chcecie doprowadzić każdą sytuację do końca, tak? Oczywiście z sukcesem, więc albo mówię, wyjazdy, podróże, dzieli Was tutaj jakaś odległość, albo po prostu bierzecie ciężar tego związku w swoje ręce. Jak Was traktuje Wasz partner? Mamy kartę śmierci. On by chciał przetransformować ten związek. Nie pasuje mu taka sytuacja, jaka jest do tej pory, on chce zmian. Przemyślał to, analizował i uważa, że to jest dobra decyzja. Być może będzie to decyzja, która troszeczkę zaboli jedną albo drugą stronę, ale kolejna świeczka zgasła. Ale jest to na pewno jakaś transformacja, tak? Coś chce tutaj zmienić. Nie chce, żeby było tak jak do tej pory. Chce zmian w związku. Zmian i to, no, z wygodą widzę dla niego tutaj, bo coś tutaj on kręci, manipuluje Wami. Ogólnie między Wami no nic nie ma takiego strasznego, po prostu jest tak jak było. No jest dużo cierpliwości może z Waszej strony, takiej troszeczkę rozmowy, dyplomacji, zachowania balansu, równowagi, utrzymania tego związku właśnie w takiej stabilnej sytuacji, tak? Ogólnie karta pozytywna, więc nic tutaj strasznego takiego nie ma. Tylko właśnie no, ten Wasz partner, myślę, że on tutaj jeszcze nie dorósł. Nie traktuje Was poważnie, bawi się Wami. Bardziej właśnie jako kumpel, przyjaciel niż coś poważnego. Wy może byście chcieli coś poważnego, ale to jest na razie wszystko takie miękkie na stopie przyjacielsko-koleżeńskiej. I teraz tak, najbliższa przyszłość mamy Asa Kielichów. As Kielichów mówi nam o nowym uczuciu, o nowym zakochaniu, o takim no, mocnym uderzeniu emocjonalnym w nasze serce. Znowu możemy poczuć motyle w brzuchu. Na chwilę może być bardzo fajnie. Dlaczego mówię na chwilę? Ponieważ za chwilę mamy szóstkę buław, która niestety mówi o relacji na chwilę, tak? Czyli to będą takie chwile szczęśliwości. Nie wiem, może tydzień, może dwa, może miesiąc. Może po prostu jakieś romantyczne spotkanie, może jakaś kolacja przy świecach, może po prostu wieczór walentynkowy, ale to jest tylko na chwileczkę, ponieważ później na koniec miesiąca mamy pięć mieczy, a pięć mieczy mówi, że osoba nie jest szczera, że ta relacja nie jest warta, aby o nią walczyć. I ta nieszczerość pojawia się, kochani, tutaj po raz kolejny z tą siódemką mieczy. Wasz partner nie jest w stosunku do Was szczery, wykorzystuje Was tylko i jest bardzo sprytny w tym, co robi. W jakiś sposób jesteście mu do czegoś potrzebni. Nie wiem do czego, bo niby w sercu ma te dwa kielichy, czyli lubi się z Wami spotykać, traktuje Was naprawdę, no, jakimiś żywi do Was jakieś ciepłe uczucia, ale czemu Wy przez niego tutaj płaczecie? Czemu Wy oddalacie się od tej emocji? Jakaś jest tutaj krzywda, no być może on tutaj myśli o zdradzie. Coś tutaj, coś jest nie tak. I tutaj też jest jakaś tajemnica, coś jest ukryte.
z kolei z waszej strony, bo wy jesteście może ukrytą kochanką, albo wy nie chcecie, żeby on tutaj ujawnił się, że tak powiem, w waszym środowisku. Na pewno jest to chwilowe, powrót do jakichś chwilowych uczuć i znowu ta osoba będzie sprytna i tak jakby was wykorzystała, zobaczcie na tej karcie, tak? Znowu sprytnie jakoś tak zadziałała ta osoba, że ona jest zadowolona, wychodzi zwycięsko, po trupach do celu, a tu dwie osoby poszkodowane za nią, tak? I ja myślę, że wy jesteście tą osobą poszkodowaną, a to jest wasz partner. Że znowu coś sprytnie wycwaniakuje, tak tutaj poprowadzi całą sytuacją, że wy będziecie myślały, że znowu jest powrót uczuć, że znowu jest powrót miłości, że teraz już będzie dobrze, a znowu wywinie wam jakiś numer i znowu coś się tutaj nie uda takiego. Zaraz dopytamy, o co tutaj chodzi, ale ewidentnie ta osoba jest niedojrzała, no niedojrzała emocjonalnie. To jest jeszcze taki, mówię, Piotruś Pan, takie duże dziecko, sam nie wie, czego chce, jeszcze chciałby się sprawdzić, czy może, jeszcze chciałby sobie tutaj pofruwać, bo zaryzykować. On cały czas ryzykuje, zobaczcie, cały czas ryzykuje. Cały czas ryzykuje. Ryzykuje to, czy ktoś go złapie na gorącym uczynku, czy nie. Bo mówię, 7 mieczy to jest takie sprytne balansowanie, takie unikanie odpowiedzialności, takie unikanie, żeby ktoś go przyłapał na gorącym uczynku, tak? Pod osłoną nocy, gdzie nikt nie widzi, skradanie się, podkradanie, takie cwaniakowanie, tak? I cały czas tym ryzykuje, jak takie głupie, niedojrzałe jeszcze dziecko. I to go zgubi, bo to na dłuższą metę to na pewno nie przejdzie. Kochani, w tle mamy 3 denary. 3 denary mówią o tym, że ta osoba jest wartościowa. Nie wiadomo. I czy nie trafi się nic lepszego, tak? Czyli zastanówcie się, czy naprawdę ta osoba jest dla was wartościowa i czy nie lepiej poszukać, bo może znajdzie się dla was coś lepszego, co nie będzie was tak męczyło emocjonalnie, bo ewidentnie on was męczy emocjonalnie, tak? I cały czas wykorzystuje, sprytnie jakoś, nie wiem, może dobrą gadanę ma i zawsze ma wytłumaczenie, jak wy macie jakieś podejrzenia, że coś tam się dzieje, to on zawsze się jakoś wyślizgnie, tak jak ten złodziejaszek, tak? Jakoś tam wypełznie i wychytrzy. Dla innych lwów może być taka sytuacja, że praca jest ważniejsza od tej relacji, tak? I to już musicie sobie, kochani, sami dopowiedzieć, dla której ze stron, bo to jest karta tła. Teraz tylko jeszcze dopowiemy sobie kilka kart. Co by tu sobie dopowiedzieć? Na pewno tą 7 mieczy. Co ten wasz partner bądź wy? Tak knuje tutaj. Co to jest? Dwie buławy. To jest jakaś decyzja do podjęcia i on tu jakoś sprytem musi się pokierować, co mu się bardziej opłaca, tak? Czyli on tutaj się zastanawia, co dalej, tak jakby, że tak powiem, swój los ważył w swoich rękach i co tu wybrać, co mu się będzie bardziej opłacało, bo przy 7 mieczy jest to taki cwany wybór, tak? To już kalkulujemy, co nam się bardziej opłaca. Czy na przykład być z wami, czy zerwać i poszukać czegoś nowego. Dobrze, kochani, teraz zobaczymy, o co tu chodzi z tą kapłanką. Czy to wy się poświęcacie? Ale ja myślę, że to wy się poświęcacie tej relacji. Za dużo dajecie z siebie. 6 denarów. Równowaga w dawaniu i braniu. Widzicie, kochani, tarot jest niesamowity. Za dużo dajecie od siebie. Zobaczcie, te ręce tutaj, które są wysunięte, to są jego ręce. I wy, on jest cwany po prostu i wy cały czas dajecie się wykorzystywać. Dajecie się wykorzystywać. Równowaga w dawaniu i braniu. Za dużo dajecie od siebie, poświęcacie się związkowi. Dobrze, kochani, teraz zobaczymy tego głupca. No ale głupek, tak? To jest po prostu niepoważna osoba. I niepoważnie was traktuje po prostu. On uważa, że wy jesteście świetną partią na wydaniu. On tak uważa, że jesteście atrakcyjną partią dla niego. I on jest po prostu zadowolony z tego, jak jest. 5 mieczy.
Rycerz Kielichów. Proszę Państwa, jeżeli Wasz partner jest pod znaku rak, skorpion bądź ryby, jest w wieku między 30 a 40 lat, więc uważajcie, może Was zranić. Albo taka osoba, tak, spod tego znaku. Znaku wodnego ryby, rak lub skorpion, 30-40 lat. Taka będzie tutaj informacja, więc mogą tutaj być znowu jakieś deklaracje odnośnie uczuć. Wy na chwilę będziecie myślały, że będzie fajnie, będzie super, a tu nagle okazuje się, że ktoś Wam wbija nóż w plecy i to będzie ten pan, ten jegomość. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Myślę, że jakoś Wam tutaj rozjaśniłam to. Zobaczymy teraz jeszcze, co anioły mówią. Proszę o wsparcie anielskie dla wszystkich zodiakalnych lwów, które są w relacji. Czynniki religijne. Twoje życie uczuciowe znajduje się pod wpływem wychowania w duchu, w określonej religii i Twojej duchowej ścieżki. No kochani, dla niektórych może to być jak najbardziej przesłanie. Może te różnice religijne właśnie tak wpływają na Waszą relację. No dobrze. Dobrze kochani, pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałego miesiąca i teraz przechodzimy do naszych kochanych singli. Znowu mi świeczka zgasła. Ojej. Już patrzymy, co tam u naszych samotnych lwów. Niedojrzały emocjonalnie ten Wasz partner. Jeszcze mówię do tych lwów w relacji. Bardzo niedojrzały emocjonalnie. Taki jeszcze bawi damek. Popisywać się lubią. Właśnie głupek to się lubi popisywać, lubi ryzykować, lubi adrenalinkę. Dobrze. Palimy świeczkę. Dobrze. Nasze singielki, single. Proszę o wsparcie i przekaz dla wszystkich samotnych dzieciów na miesiąc luty 2019 odnośnie miłości. Miłość, luty 2019. Przełożymy. I już patrzymy, kochani, co tam się wydarzyło w tej przeszłości, że jesteście sami. Sąd. Obecna sytuacja. Księżyc. Koniec miesiąca. No, piękne macie karty. Nie dość, że kolorystyka niebieska, to jeszcze księżyc z gwiazdą i sąd. Proszę bardzo, jak ładnie. I w tle mak. Moi kochani, wydaje mi się, że w przeszłości jakieś zmiany w Was zaszły. Albo był powrót do starego związku, powrót do jakichś starych uczuć. Ewentualnie podjęliście decyzję o zmianach, tak? Że odradzacie się od nowa, zaczynacie wszystko od nowa, nieważne co było. To Was po prostu, że tak powiem, nie przygniecie, tylko wstajecie, otrząsacie się, budzicie się na nowo, zaczynacie wszystko od nowa. Ale bardziej mi tu wygląda na to, że był jakiś powrót do starego związku, tak? I teraz tak, jesteście w karcie księżyca. Karta księżyca ogólnie mówi o smutku, o takiej melancholii, o żałowaniu czegoś. To jest takie płakanie do poduszki. Karta takich złudzeń, samego oszukiwania siebie, patrzenia na wszystko w krzywym zwierciadle, tak? Ten księżyc po prostu tak Was wabi,
Tak wam, no wiecie, jak w nocy jest, jak jest na przykład pełnia, tak? I jak są cienie, to są inne cienie niż słońce daje. Jak patrzymy na przykład na drzewa, na budynki, one są takie zniekształcone, takie straszne, takie wykrzywione. I tak samo jest w karcie księżyca. Ona przekłamuje rzeczywistość. Żyjemy w jakiejś iluzji, łudzimy się, że będzie lepiej. No i być może będzie lepiej, tak? Bo jest tutaj ta karta gwiazdy, która mówi o spełnionych nadziejach. Ale na razie wy jakbyście tak bujali w obłokach, marzyli, troszeczkę rozpamiętywali tę przeszłość, troszeczkę się smucili. A niepotrzebnie, bo karta gwiazdy mówi o tym, że będzie bardzo dobrze. Tym bardziej, że macie bardzo silną osobowość, o czym mówi karta maga. Macie bardzo silną wolę. Jesteście doskonałymi uczniami, lubicie eksperymentować, lubicie się uczyć i mało tego, macie do tego wszystkie atrybuty, wszystkie narzędzia, zdolności, żeby zamanifestować sobie swoją wolę, tak? Czyli praktycznie jesteście kreatorami swojego życia i jeżeli tylko będziecie dążyli do celu, to na pewno go osiągniecie i wszystkie te wasze marzenia, nadzieje na lepsze jutro się spełnią. Gwiazda mówi o spełnionych życzeniach, o spełnionych nadziejach. Dostajemy coś od losu. Jesteśmy chronieni przez gwiazdy. Mamy taką swoją szczęśliwą gwiazdę. To jest ogólnie szczęście w miłości, tak? Więc być może tutaj gdzieś pod koniec lutego, początek marca może się ktoś tutaj pojawić. Karta księżyca mówi o osobie spod znaku raka. Więc może to będzie jakaś osoba spod znaku raka. Ale wydaje mi się, że będziecie tutaj wracali do jakiegoś związku z przeszłości. Odnowicie relacje, po której bardzo cierpieliście, bardzo się smuciliście, ale dajecie jeszcze raz szansę, tylko że na waszych warunkach. To wy będziecie dyktować tutaj warunki i wy będziecie kreatorami tej relacji. Ponieważ macie bardzo silną wolę, macie do tego na wszystkie narzędzia, tak? Jesteście doskonałymi mówcami, doskonałymi aktorami. Będziecie mogli tak zmanipulować całą sytuacją, żeby wasza wola się stała, tak? Więc kochani, jest szansa na związek, tylko to wy musicie być aktywni tutaj. I działać, działać i jeszcze raz działać. A spełni się każde wasze marzenie, tak? Musicie sobie sami zamanifestować. Ponieważ macie silną wolę i po prostu będzie tak, jak wy chcecie. A kończycie miesiąc kartą gwiazdy, czyli spełnią się wasze wszystkie marzenia. I myślę, że ta osoba, która wam chodzi po głowie, niedługo zostanie waszym partnerem. Zobaczymy, co tam jeszcze aniołki mówią. Proszę o wsparcie anielskie dla samotnych zodiakalnych duchów. Nieodwzajemniona miłość. Nie ma wystarczającego przyciągania bądź chemii, by utrzymać ten związek. Widzicie, kochani? Czyli może nie warto wracać do tego, co było, bo tam już nic nie ma, tylko zacząć szukać czegoś nowego. Mówię, popłaczecie sobie troszeczkę, będziecie się smucić, ale przyjdzie do was coś lepszego, tak? I już nie wracajcie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, tak? Zamknijcie już ten etap w swoim życiu, bo był powrót w przeszłości, ale z tego nic nie wyszło. Wyszedł tylko smutek, ale będzie dobrze. Uzbrójcie się w cierpliwość, los wam coś szykuje i sami, że tak powiem, sobie to zorganizujecie, tak? Dobrze, kochani, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne filmy, tym razem czytanie ogólne na miesiąc marzec. Dziękuję za wszystkie wspaniałe komentarze, łapki w górę, subskrypcje, jest mi bardzo miło, daje mi to motywację, żeby usiąść i zrobić dla was to czytanie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. I cóż, widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, kochani.